Witam chyba serdecznie w kolejnym filmie z serii Pokémon Krystal. No i ostatnio zakończymy grę właśnie w mieście Olivine pod centrum Pokémon. No i tak, moje hipoksy myślę, że mają się na tyle dobrze, że można by udać się do Latarni Morskiej, żeby tam się dowiedzieć, co się dzieje. Podobno jakiś poks tam jest chory. Tak więc, no, zobaczymy. Tak więc, no, jest również jako połyskująca latarnia. Okej. Dobra. I tu mamy oto taką wyjątkową muzyczkę. No cóż, dzikich poksów tutaj nie uraczymy, ale jest to dosyć ciekawe miejsce. W przeszłości Pokémony używano do rozświetlania morza w okolicy właśnie Olivine nocą. Latarnia została zbudowana, żeby uhonorować te Pokémony. No proszę. Dobra, no i tu już myślałem, że będzie to trener. Ludzie trenują tutaj w Latarni Morskiej. Niełatwo jest się wspiąć na szczyt, ponieważ jest tam dużo trenerów. No okej. Więc dla nas dobrze. No dobra, idziemy dalej. I tak, tutaj też mamy takie właśnie dziury, w których możemy zeskoczyć. I w sumie to jest jedyny sposób, żeby zdobyć niektóre rzeczy. Dobra, mamy też trenerów. To nie jest miejsce do zabawy. Zapewne. Dobra, więc jedziemy. Waleczka w sumie z nowym rodzajem trenera, jakim jest Gentleman Alfred. I on wysłał do walki Noctowla. Dobra, leć Heracross i chyba uciekaj Heracross, bo Noctowl to nie jest do końca dobry dla ciebie przeciwnik. Dobra, do walki z Noctowlem użyjmy może naszego nieustraszonego Fireoa. Ptaka ptakiem załatwmy. Dobra, więc Force Edmą stronę. Gdybym wiedział, że tego użyję, to bym nie zmieniał. Dobra, i Return. Już miałem powiedzieć Pursuit, ale przecież Pursuit nie miałby sensu. Jednym ciosem, o skubane, jaki mocny. Dobra, wygraliśmy. Więc widzę, że jednak spoważy z ciebie młodzieniec. Dobra, idziemy dalej. Tu mamy kolejnego trenera. Ludzie morza, zawsze to są dobre walki. To się okaże. Dobra, więc kolejny trener. Marynarz imieniem Hugh chce nami się bić i wesoła do walki Poliwaga. Dobra, leć Heracross i załatw to szybko, miejmy nadzieję. No, w sumie możliwe, że załatwię go jednym ciosem. Natomiast, no właśnie chciałem powiedzieć, że nie wiadomo, czy będzie szybszy, ale szybszy jednak jest. No i Strength załatwia Poliwaga, pięknie. Dobra, kolejnym poksem teraz będzie Poliwhirl. No, z tym już tak łatwo może nie pójść. Ale zobaczymy. Ten już pewnie będzie szybszy. Nie jest szybszy! Wow, Heracross jest szybka. Dlaczego ona tak szybka? A może to, że powbijam trochę V do speeda podziałało? Dobra, Bull. Teraz jest bardzo słabiutkie, tak wodny, więc raczej dużo mi nie zrobi. I tak, zastanawiam się, czy użyć Strength'a, czy Horn Attack. Zaryzykuję Horn Attack. Chociaż różnica w sile jest spora, ale wystarczyło. Dobra. 500 expa, pięknie, prawie poziom. Dobra, powiedzmy Hugh. Uff, przegrałem. No dobra, w sumie nie wiem, czy to jakieś itemki są ukryte, wydaje mi się, że chyba jednak nie. No ale dobra, tak, i tam mamy właśnie jedno takie miejsce, do którego można dostać się tylko ze skoku. Rzekł, tu jesteś. Czy jesteś tutaj, żebyś tylko pogapić? Sugeruję opuścić to miejsce. Nie, przyszedłem tutaj, żeby wejść na szczyt. Dobra, w każdym razie hodowca ptaków Tio chce z nami się bić i wysyła PJ'a. Dobra, z PJ'ami chyba sobie poradzę jako tak. Dobra, na początek zobaczę Horn Attack, jak zadziała. Trzeba oszczędzać PP Strength, bo ma tylko 15. No, prawie. I Ghost. No, to jest najgorsze, co PJ mógł mi zasadzić. Będzie podwójnie super efektywny. Jeszcze kryt, wow. Dobra, ale PJ pokonany. Level up. 20. No, mam 59 w ataku, to jest naprawdę dużo. Dobra, kolejny PJ. A teraz wiem, znaczy no w sumie teraz to już może i ten Horn Attack być wystarczający. Mam 15 poziom, to na pewno. Dobra, tak więc PJ pokonany. Kolejnym poksem teraz będzie kolejny PJ. Ale rzeczywiście, że tak. Dobra, który poziom? 19. To już użyję Strength'a może. Rzuć kamienia, pięknie. Dobra, kolejny PJ pokonany. Ten iście oryginalny 6 PJ. Czy 5 w sumie, ale dobra.
Co nie zmienia faktu, że team taki bardzo średni. Dobra, wszystko na jeden cios. Będę niewytrenowanym Heracrossem. Dobra, i ostatnim jest piąty PJ. Dobra, to ponownie Horn Attack. Zresztą ten jeden na spokojnie mógł być PJ Outer. No ale cóż. Dobra, wygraliśmy. Pokonaliśmy Tio. Naprawdę jesteś concerned. Może taki dobry, powiedzmy. No ale idziemy w każdym razie dalej i tu właśnie mamy zeskok, taki regularny, natomiast nas na razie on nie zainteresuje. W ogóle to jest fajny skrót, żeby zejść. Podróżuję po świecie, żeby trenować moje Pokémony. Chciałbym zawalczyć z tobą. Spoczysław. Walczmy. Dobra więc, gentleman. Preston chce mi się bić i ten wysłał walki Growlithe'a. O, dobra. Nie wiem, czy go załatwię jednym ciosem. Strengthem? Może. Oby. Dobra, strength! Nasz Heracross jest przepotężna i... Dobra, Leer. Szybałem, że będzie Imber. Imber mógłby mnie załatwić. Dobra, 350 expa. Spoczko i kolejny poksem jest Group Growth. Dobra, zostanę może, zaryzykuję. Wiem już, że mój strength nie będzie wystarczający, ale... Może coś się zadzieje, może jakiś kryt wpadnie. Niestety nie. I znowu Leer. Zastanawiając się, dlaczego akurat ten Luch, a nie inny. Czy taki Imper mógłby mnie załatwić. Dobra, nieważne. Ważne jest to, że wygrywam 21 poziom. Czy to już wiedziałem, że ja mam 62 ataku? Chyba jednak muszę jeszcze potrenować. Już jest naprawdę na grubo. Widzą. Dobra, i tu się opłaca teraz wrócić, a czy trzeba się nawet wrócić, ale to jeszcze trzeba obejść też w koło. Jasmin! Jest liderką w tym stadionie tego miasta. Chciałem ją sprowadzić z powrotem ze mną, ale nikt... ale i nie pozwolę, żeby nikt może wszedł mi w drogę. Okej, dobra więc. Panienka imieniem Connie chce z nami się bić i wysłać do walki Merilla. Czyli wodnistą mysz, którą sobie można właśnie złapać, mając technikę surfowania. Będzie można go złapać w... O kurczę, zapomniałem jak to się miejsce nazywało. To jest kinia za Krutik, której przez moment byliśmy nawet. Dobra, skubaństwo się trzyma, bo on jest dosyć wytrzymały, rollout. Czy to jest dobre na typ robaczy? Na szczęście typ walczący trochę niweluje super efektywność ataków kamiennych. Dobra, powiedzmy Kani. Ech, mój Pokémon. Dobra, jeszcze trochę się przejdę w tę stronę, bo tam chyba jeszcze jakiś trener był, a jeżeli nawet nie był trener, a jest trener, jeszcze jakiś przedmiot będzie pewnie. Rozumiem, muszę się bardzo martwić o Pokémona tutaj. Nie usłyszałem hała się już od wielu dni. Dobra, ależ na trenerów natłukę w dzisiejszym odcinku. Dobra, Kent, marynarz, chcemy się bić i Krabby! Krabby jest dobry w defense, raczej go nie zdejmie jednym ciosem, ale spróbuję. No niestety. I Vicecrack. Może zaboleć, bo to w sumie jest box dosyć dobry. Ucha, kryt. Ale dobra, jeszcze 3 HP mi zostały. Także nie ma lipy, Heracross wytrzymuje dużo. Dobra, niezłe też expy. No i kolejnym boxem będzie kolejny Krabby. Dobra, to też może zmienić boxa. I do walki z tym Krabbym użyjmy może Firoa. FV-kę do ataku zgarnie. Porównamy siłę Krabiego, a czy tego, Firoa i Heracross. Nie wiem, czy w sumie Heracross nie ma już wyższego ataku od Firo, ale za to Firo ma Return stabowany, który jest przepotężny. I zmiotło to Krabiego. Wow. Ale w sumie ciekaw jestem, jak te statystyki się prezentują. Zaraz zobaczymy. Zrobimy sobie takie porównanko. Dobra, więc tak. Heracross. Ileż tu masz te opcji? I tak, mam 62. Firma 65, to jak dorówna poziom, to na pewno przegoni Firoa i to grubo. Dobra, jakieś lecidełko może by użyć, chociaż tak naprawdę powoli już mi się pokończyły. Energy Root 200 HP, no to trochę przesada. Dobra, najwyżej schowamy Heracrossa na jakiś czas, bo prawdopodobnie jeszcze trochę walk będzie. Do walki, a dobra, niech będzie i Eevee.
Dobrze, pójdźmy jeszcze w tę stronę, bo tu coś powinno być. A, tu są schodki. Dobra, a, bo tutaj przejdziemy tak w koło troszeczkę. Okej. Jesteśmy dosyć wysoko. Moje ptasie Pokémony są w szczytowej formie. No tak, bo jesteśmy prawie na szczycie. Dobra, w każdym razie kolejny trener chce z nami się bić. Hodowca ptaków Dennis i jego Spearow. Dobra, leć Eevee. Kiedy ty w końcu tego bajta poznasz? Chciałbym już ewoluować cię. Dobra. Jest poziom. Dobra, dla Eevee'ego. I czy Eevee próbuje poznać bajt? Nie. Dlaczego? Dobra, to może zmienimy teraz Poxa. Do walki z Fiorem użyjmy może Horsi. W sumie Horsi ma swój Aurora Beam. W sumie Horsi też niedługo powinien wolać jakoś tak o 30 poziomu. Dobra, Aurora Beam. Dobra, trzyma się skubany. Więc jednak Horsi nie jest aż tak silny, jakby się mogło wydawać. Choć Pox ogólnie całkiem jest w specy ataku, ale no. Okazuje się, że tak trochę brak tej siły. No cóż, ewolucja zmieni dużo. Dobra, w każdym bądź razie Water Gun załatwia sprawy. No i kolejnym Poxem trenera będzie, co to będzie? To będzie kolejny Spearow. Dobra. Dobra, Aurora Beam. Dobra, pokonany Spearow. No i tu znowu będę musiał się przygotować na anulację ewolucji. Niestety, rozbiły się moje ptaszynki. Co? Eevee ewoluuje? Jeszcze nie. W sumie Everstone by się mógł tutaj przydać. Ale dobra, to nie jest na tyle, że tak powiem, uciążliwe, żebym musiał Everstone'a używać. Dobra, tu można się przejść prawie że w koło. Tu mam jeszcze Red Candy. Kusi, żeby go użyć na Eevee, żeby zobaczyć, czy on pozna w końcu tego bajta i będzie mógł tam spokojnie stać się Espionem. No jeszcze w tę stronę się przejdę, zobaczę, czy tu przypadkiem czegoś nie ma, ale oczywiście, że jest. TM34. A co zawiera ten zagadkowy TM34? TM34 to jest ruch Swagger. W sensie to intrygujący ruch. On podkręca mocno atak przeciwnika i oszłamia go. Może mieć to taki przyzwoity efekt, że się tak wyrażę. Dobra, coś tutaj gdzieś jest. A jednak. Haha, Hyper Potion. A więc jednak są tu ukryte przedmioty. Dobra, to trzeba będzie się trochę porozglądać. Jeszcze zobaczymy sobie tam z drugiej strony i sobie zeskoczymy tutaj. No response. No response. Dobra, jak sobie tu zeskoczymy, to po prostu zejdziemy na szybciora piętro niżej. Dobra, nas interesować będzie teraz ten zeskok. Bo tu mamy prosto trenera od razu. Marynarze są dobrzy i silni. A co z tobą? Myślę, że nasza postać też jest dobra i silna. Dobra, Terrell chce z nami się bić. Dobra, Powerl. Leć. Co tam teraz leci? Eevee, znowu Eevee. Zapomniałem zmienić Poxa. Dobra, trudno. Headbot. Clinch, doskonale, to Quick Attack na dobicie. I wygrywamy to. A, widzę, że jesteś dobry i silny. Dobry w sensie dobrego serca. Dobra, to teraz tak, może wyślę Bayleafa. Co my tu mamy? Etera. W sumie zużyłem jednego jakiś czas temu. Dobra, nic tu nie ma. A tu za to mamy przejście wyżej. Dobra, i tu mamy jeszcze jednego trenera. Chciałem zawalczyć z Jasmine, ale nie jest jakby na razie w stanie. Co ma? A co z tobą? Moje poksy są w stanie gotowości do walki, więc spoko. Dobra, także Ernest chce nam się bić i ten ma 3 poksy. Pierwszym w nich jest matchup. Spodziewam się poksów wodnych, a tu proszę, ząg walczący. No to Razzle Leaf, tak czy siak.
Piękny kryt. Dobra, kolejnym poksem będzie drugi matchup. To ponownie Razzleaf. Znowu kryt. Dobra. Wskaźnik krytów odpalamy. Dobra, jeszcze pytanie, jaki będzie trzeci box. Jak będzie jakiś wodny, to zostaje. A jest to Poliwhirl. Dobra, czy będzie czwarty kryt? To w sumie pamiętam w Pokémon Blue te kryty siadały jak szalone na tym Razzleafie. Dobra, trzeciego kryta z rzędu nie było. No ale dobra, poszło gładko. Wow, naprawdę jesteś niesamowity. No dobra, no to tak, pierwszego poksa teraz do walki, którego wyślę, będzie może to w sumie... No właśnie, Horsey będzie miał teraz ciężkie chwile w treningach. Bo okoliczne Pokémony raczej się średnio nadawać będą do walk. No, ale też mamy Super Repel. Super Repel od zwykłego życia tym, że nie starczy na 100 kroków, a na 200. No jesteśmy na szczycie. I to jest Jasmine. Ten Pokémon zawsze rozświetla morze nocą, ale ostatnio zachorował i jakby ciągle patrzy się może w niebo. Rozumiem, że... Znaczy wiem, że jest pewna wspaniała apteka w Cyanwood, ale to jest za morzem, a ja nie mogę opuścić Amphi bez opieki. Mogę cię prosić, żebyś przyniósł dla niej lekarstwa? Proszę. Dobra, i tu jest Amphi, która ciężko oddycha. A, więc może z tym powietrzem chodziło, że ciężko je nabiera. Dobra. Dobra, tu coś jeszcze jest. Co to jest? Super Potion. W sumie na razie mi się nie przyda. Dobra, tu też nic nie ma. No dobra, to chyba z itemków będzie wszystko. Co było do wyzbierania. Jeszcze zobaczymy sobie tutaj w dolnym rogu. Nie ma nic. Dobra, to spadamy dosłownie. Dobra, tu już te piętro chyba przeczesałem jako tako. Dobra, zobaczmy jeszcze tutaj, może coś gdzieś. A, tu też przeczesałem przecież. No okej, to chyba już tutaj nic mnie nie zaskoczy. Ale po prostu uwielbiam muzyczkę w tym miejscu, jest świetna. Dobra, co więcej tutaj mamy? Naprawdę nic nie mamy. Zastanawia mnie to zielone, czy to są jakieś kafelki w takim zielonym kolorze, czy ściany mchem i porostem zarośnięte. Jest to dość intrygujące. W ogóle latarnia z zewnątrz nie jest wcale zielona. Dobra, w każdym razie idziemy, wracamy i szukamy. Dobra, tu raczej na tym zerowym piętrze to nic nie będzie. Dobrze, czym prędzej centrum Pokémon. No i tak, mamy zalecenie, żeby udać się do kolejnego miasta Cyanwood, które znajduje się właśnie za wodą, za morzem wręcz. No cóż, zobaczymy. Zobaczymy, co tam za wielką wodą się kryje. No, ale to nie wiem, czy przypadkiem nie w następnym odcinku. W sumie dzisiejsze jeszcze warto może byłoby się wrócić chwilę na poprzednie ścieżki, żeby tam zobaczyć sobie, co tam ciekawego znaleźć można za poksy. W sumie teraz jest dzień, więc może coś innego będzie występowało. Sprawdźmy to. Dobra, Backcatcher do mnie dzwoni. Wait. Ależ fajnie, że dzwonisz, tak. Konkurs łapania robali. No w sumie tak, bo wtorek mamy. Ale dobra, na razie na niego się nie wybieram. Dobra, tu możemy zebrać jeszcze jagódki, które sobie rosną. Ewentualnie jeszcze okoliczne aprikorny. Teraz, bo to chyba był Midberry. Czyli coś, co mi się raczej jakoś szczególnie nie przyda. To są te budzące, śpiące Pokémony.
Dobra, 38. Dobra, zobaczmy, czy za dnia może będzie większa szansa na znalezienie jakichś ciekawych boksów. Które nie są Meowthem ani Raticate'em. No, Magnemite'em też raczej niekoniecznie. Dobra, to co tu mamy? Mamy Berry. No właśnie, tych Berrysów to bym trochę potrzebował w sumie, żeby tam Miltanka pokarmić. Nie wiem, czy muszę dać jeszcze tam chyba 10 nawet. Ale czy pod rząd, czy nie pod rząd. Dobra, Raticate. To nie jest boks, którego szukam. Myślę, że Hornet tak załatwi sprawy. A jednak nie. Hyperfink. Dobra, zgiń, przepadnij. Dobra. Idąc dalej, co my tu ciekawego znajdziemy? Wciąż są jeszcze co najmniej dwa nowe Pokémony na tej ścieżce. I wciąż w sumie jest jeszcze szansa na to, że możemy spotkać krążące legendy. Czyli właśnie Entea i Raikou. Dobra, znów Raticate. Dobra, wiem, że już mój horn tak będzie niewystarczający. To od razu z grubej rury Stringed. Dobrze by było odwiedzić Kurta. Uuu, nawet to przetrwa skubane. No ale teraz na razie nie ma za bardzo sensu tam leść taki kawał, bo to jednak trochę by się zeszło. Ale to kwestia tak naprawdę zdobycia kolejnej odznaki, bo wtedy będziemy mogli zdobyć... Jest nowy Pokémon! Nowego Helma, który nam umożliwi szybkie podróżowanie. W każdym razie kolejny nowy Pokémon, Tauros! Dokładnie tego szukałem. Tauros jest Pokémon typu normalnego, jest to taki Pokémon dziki byk, który pięknie przetrzymał mój atak, Rage z jego strony. Rage jest ogólnie dosyć słabym atakiem, on ma chyba siłę 20 na starcie, ale z każdym razem, jak go Pokémon używa pod rząd i w międzyczasie obrywa, to staje się silniejszy. Teraz spróbuję Fastball, on jest dosyć szybki, więc może to zadziała jako tako. Czy... nie złapał się. Dobra, ponownie Rage. Wiele jest dobrze, że tego używa. No właśnie Rage się trochę zmienił w stosunku do drugiej generacji, czy do pierwszej generacji. Po pierwsze, jak już się użyło Rage'a raz, to się na nim Pokémon blokował i używał go non-stop. No, nie chce się zapać. Nipox kolejny raz Rage. No, Heracross dzielnie znosi tego Rage'a. Wściekłość byka! Dobra, złapiesz się. Ani myśli. Dobra, chłony tak dla odmiany. Tauros jest ogólnie też całkiem silny. Jak na 13 poziom to dowala. No łabrze się. Ani drgnie. Dobra, tako. 3 już ma ataki typu normalnego, czyli można by rzec, że ze stabem. Dobra, no złap się, no. Raz, dwa, trzy. Siedzi, dobra, mamy Taurosa. W końcu. Znaczy się to nie jest jeszcze koniec nowych Pokémonów, bo jeszcze występuje tu Miltank. Można by powiedzieć, że Tauros jakby samcem gatunku, a Miltank samicą, bo to jest krowa, zawsze samica, a Miltank, czy ten, a Tauros jest bykiem, zawsze samcem. Co ciekawe, też jest poksem z poprzedniej generacji. W każdym razie jest dziki byk. Ten Pokémon agresywnie walczy z członkami swojej jakby... swojego stada. Żeby, udowodnić swą siłę. Okej. Dobra, więc kolejny nowy boks. My możemy sobie na niego zerknąć, skoro trafił już do mojej drużyny. Więc taki dziki byk Tauros. Typu normalnego Pokémon, tak jak wspomniałem, dosyć silny i bardzo szybki. Znów ataków w sumie właśnie za tego Rage'a. No i to w sumie na tyle. Bardzo solidny jest to boks, powiem wam, jeżeli chodzi o właśnie drużynę, chodzi o walkę. Bardzo dużo różnych temów może poznać. Konkretny boks naprawdę. Dobra, Raticate. Czy ten padnie od mojej siły? Czy nie padnie? Dobra, ale zapaliśmy Taurosa, więc moje łowy, powiedzmy, już mnie satysfakcjonują. Jeszcze tak jakby Miltank się udało, bo tylko tutaj może ją złapać, to już było całkiem super. Kolejny Tauros! Dobra, spróbujmy go pokonać. Pewnie tak dwóch czasów będę musiał użyć, więc niech będzie to już Hornet, tak?
Pytanie, czy on też mi odbije horn atakiem? Nie, help. No to jeszcze raz horn attack. Dobra, za Taurusa ładne ekspy też wsiadą. Nie, czy nie da jednej FV-ki do ataku, jednej do speeda. Czasami Pokémonom mogę dać do różnych statystyk. Albo dwie do speedu, już nie pamiętam. Dobra, idziemy się trochę podleczyć do Ecruteak może. Przy okazji zgarnę sobie aprikorny. Ale to najpierw chyba muszę zrobić też miejsce w torbie, bo z tym może być tak bardzo średnio. Teraz to zobaczmy, co my tu mamy. Może jest coś niepotrzebne. Rare Candy mógłbym odesłać do boksu. To można komuś dać w sumie, Mintberry. Może Firo. Dobra, Berry sobie na razie zostawię. Wtedy można by się, jak już będę miał tą sekretną technikę, która umożliwi mi szybkie podróżowanie, to wtedy będziemy mogli sobie pozbierać jakutki tu i tam. I na szybciora zebrać w miarę sensowną ilość dla Meltank. Dobra. Tak więc teraz tak, odeślę sobie najpierw do mojego kompa Rare Candy, bo na razie tego nie potrzebuję. Dobra, a do Billa odeślemy Taurosa, bo go w drużynie też nie potrzebuję. Dobra, w sumie zastanawiam się, czy mamy poranną godzinę, ale wydaje mi się, że już chyba nie, bo jest po 11, w sumie już po 12, to bo jeszcze w grze mam zegarek na czasie innym. No ale dobra, to już na pewno nie mamy poranku. A szkoda, bo tu można znaleźć właśnie Ledybę i Ledyona na tej ścieżce. Dobra, plus jeszcze parę aprikornów. Dobra, aprikorn niebieski. No i powinny mi jeszcze się zmieścić jeden, mam nadzieję. Aprikorn czarny. No i doskonale. Mamy to. Dobra, to te też odeślę do boksu. Kurt wciąż tam pewnie czeka z moimi pokebolami gotowymi. No, fajnie by było sobie trochę ich pozbierać. No, ale cóż. Dobra, i to też sobie odeślę jeszcze od razu do kompa. W sumie to nawet można by zacząć zbierać inne aprikorny, bo one są w sumie niedaleko stąd. Jak mam teraz technikę surfowania, to mógłbym je pozbierać, ale z drugiej strony trzeba by na pewno one są mi potrzebne. Dobra, i aprikorn czarny. Pojemny ten nasz komputer, natomiast też mam ilość slotów na itemki ograniczoną. No i w sumie ten kapsul wam nie pokazałem. Czyli kapsuły czasu. I w sumie pokażę wam tą możliwość właśnie wymieniania się Pokemonami z generacją poprzednią. Może wykorzystam do tego jeszcze naszego save'a z Pokémon Blue chociażby i pewnie jeszcze innych gier. No cóż, Pokédex tutaj jest, no jakby nie było, z dwóch generacji można powiedzieć skomponowany. Tak więc, żeby go uzupełnić, to i tak trzeba z tej opcji skorzystać, chcąc, nie chcąc. Ale to właśnie fajne jest to, że można już rozmnażać Pokémony przez hodowlę. Zatem idzie nawet takie ciężkie do zdobycia, typu powiedzmy właśnie startery, czy skamieliny chociażby, gdzie są tylko po jednej sztuce, można w fajny sposób rozmnożyć. I nawet w ten sposób porozsyłać je do pozostałych gier z generacji poprzednich. Dobra, czy będzie jeszcze Meltank? Pidgeotoy! Ale to niespodziewanka, dobra, ale to ja nie tego tutaj szukałem. Dobra, z mojej strony Stringed. String, który Pidgeotoy zmiata. Dobra, dałem sobie jeszcze za dwa poksy, jak nie będzie Meltank, to trudno. To trudno, ale chociaż Taurosa mam. I ten skubany się tutaj pojawia dość często. No w sumie nie wiem, jak to jest procentowo szansa Taurus Meltank. Myślę, że zbliżone. Dobra, Taurus pokonany. No dobra, zobaczmy, co to jeszcze tam znajdę. Czy będzie to Meltank? No nie, kolejny Pidgeotto. Pidgeotto będziemy dosyć często spotykali na pobliskich, a czy może nie pobliskich, ale no niedługo, na kolejnych ścieżkach. Dobra, pokonany.
No to cóż, moi drodzy, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, myślę, że to by było już chyba na tyle. Tak więc mi pozostaje się z wami pożegnać i zaprosić was na kolejne filmy z serii, w których to dalej będziemy kontynuowali wędrówkę przez region Johto. Tym razem troszeczkę popływamy więcej. Natomiast dzisiejszy film to wszystko, ja z wami się żegnam, do usłyszenia, cześć!